Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Zapnej i dzisiejszy film chciałbym poświęcić na odpowiedzenie na bardzo, bardzo często pojawiające się pytanie pod wszystkimi moimi filmami na YouTube, a mianowicie, czy warto kupić dany telefon, a konkretnie jakiegoś iPhone'a, czy poczekać na jego następną wersję? Zanim jednak przejdę do odpowiedzi na samo pytanie, chciałbym Was gorąco zachęcić do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi moimi nowymi filmami. Przechodząc teraz do meritum, a konkretnie do odpowiedzi na to pytanie, czy poczekać na zakup najnowszego telefonu, czy kupić ten, który jest obecnie, powiem Wam, jak to wygląda w moim przypadku. Jeśli ja jakiegoś urządzenia potrzebuję na przykład do pracy i nie jestem w stanie po prostu wykonywać pewnych czynności bez na przykład nowego komputera, no to nie zastanawiam się nad tym, czy Apple pokaże za pół roku nowy sprzęt, tylko raczej idę do sklepu i po prostu kupuję dany komputer, który wiem, że spełni jakby moje oczekiwania. I tak samo jest z telefonami. Być może trochę inaczej patrzę z telefonami, bo jednak iPhone'a staram się mieć zawsze najnowszego. Natomiast przechodząc teraz bezpośrednio do Waszego pytania, ciężko mi odpowiadać na te pytania, które bardzo często pojawiają się właśnie pod filmami. Z prostego powodu, nie wiem, w jakiej jesteście sytuacji. Czy macie stary telefon, który nie działa i musicie coś kupić, żeby normalnie funkcjonować, bo mamy 2016 rok, no i ciężko jest bez telefonu się obyć. Czy macie, powiedzmy, nowy telefon, ale iPhone Wam się spodobał i w sumie byście chcieli zmienić to? Czy macie może telefon z Androidem, który nie otrzymuje już aktualizacji? Sorry, musiałem to powiedzieć, nie mogłem się powstrzymać. Ale są naprawdę różne wersje, różne historie. No i ciężko mi po prostu doradzić każdemu. Dlatego zawsze staram się powiedzieć w ten sposób, że jeśli nie możesz po prostu już wytrzymać ze swoim telefonem z różnych powodów, to okej, kup już ten telefon, który jest obecnie. Z racji tego na 99% nowy telefon, a w Waszym przypadku nowy iPhone, który pojawi się za kilka miesięcy na spółkach sklepowych, nie będzie jakoś ultra rewolucyjny. Po prostu tak jest zawsze od lat. Dlatego możecie być spokojni, że raczej kupując najnowszy telefon, który jest obecnie w ofercie na przykład Apple, iPhone'a 6S załóżmy, nie zrobicie wielkiego błędu, jak go teraz kupicie i na przykład za kilka miesięcy wyjdzie iPhone 7, z racji tego, że nie będzie jakiegoś gigantycznego przeskoku, który Wam po prostu nie pozwoli spać po nocach, bo będziecie żałować tego, że kupiliście iPhone'a 6S, a iPhone 7 jest po prostu całkiem inny. Drugą rzeczą, o którą też bardzo często pytacie, jest to, czy nowy iPhone, który wejdzie na rynek, spowoduje, że starsze modele drastycznie jakby spadną na wartości, czy ich cena po prostu się obniży. Ciężko mi tu też ocenić stopień spadku cen poszczególnych telefonów, z racji tego, że dla kogoś 100 zł może już być bardzo dużo, a dla innej osoby 100 zł to będzie mały raczej rabat. Dlatego tutaj Wam podam taki suchy fakt, a konkretnie nowy iPhone, który wchodzi na rynek, zawsze powoduje to, a raczej było tak na przestrzeni lat i myślę, że na 99% tak się ta tendencja utrzyma, że poprzednia generacja tanieje o około 500 zł. Czasami jest to 400, czasami 600, ale w granicach 500 zł. Dlatego sami musicie ocenić, czy wolicie poczekać te kilka miesięcy na premierę nowego telefonu i kupić jego poprzednią generację na przykład o 500 zł tańszą, czy nie zależy Wam za bardzo na tej sumie pieniędzy i możecie kupić najnowszego telefon od Apple, który teraz jest w ofercie właśnie jakby za tą większą cenę. Tutaj chciałbym jednak zaznaczyć drobną rzecz, a mianowicie, że ten spadek 500 zł dotyczy tak naprawdę tego najnowszego telefonu, który jest obecnie w ofercie. To znaczy, że przekładając na dzisiejszy dzień, iPhone 6S jest tym najnowszym telefonem, później będzie iPhone 7 i ten spadek będzie dotyczył o te 500 zł iPhone'a 6S, natomiast nie będzie dotyczył na pewno już iPhone'a 6, 5S, 5, 4S, 4, ze względu na to, że jeśli by to tak schodziło 500 zł każdego roku, no to w dzisiejszym, na dzień dzisiejszy moglibyśmy kupić iPhone'a 4 powiedzmy za 50 zł, a tak nie jest. Ta cena jednak później hamuje, raczej ten spadek ten hamuje i nie macie już takiego skoku o 500 zł, tylko powiedzmy o 200, 300. Można tak raczej przyjąć taką tendencję. Na koniec chciałbym Wam jeszcze wspomnieć o jednym takim istotnym fakcie, który jest bardzo często poruszany podczas rozmów na temat produktów Apple, a konkretnie to, że bardzo wolno tracą na wartości. Tak, to prawda. Kupując w dniu dzisiejszym iPhone'a, najnowszego iPhone'a, musicie za niego trochę zapłacić, natomiast macie też pewność, że za kilkadziesiąt miesięcy, kiedy będziecie chcieli sprzedać już tego iPhone'a, będziecie mieli pewność, że sprzedacie go, można powiedzieć, po naprawdę dobrych pieniądzach. Te urządzenia po prostu bardzo dobrze trzymają cenę, mimo jakby upływu czasu. I to już było w zasadzie na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że szczegółowo Wam wyjaśniłem, jak ja podchodzę do tych spraw z wyborem swojego telefonu czy komputera. Mam nadzieję, że pomoże Wam to w wyborze właśnie swoich przyszłych urządzeń. Natomiast jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, postaram się Wam odpowiedzieć. Możecie mnie też znaleźć na Twitterze oraz Facebooku. Jeśli mój kanał Wam się podoba, to zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi filmami. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!